Tarnobrzegu zrealizowana zostanie długo zapowiadana inwestycja. Płyta boiska na Stadionie Miejskim zostanie przebudowana i wymieniona. Prace rozpoczną się w połowie października, łączny koszt tego projektu to prawie 2 200 000 zł. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma zrealizować wszystkie zaplanowane prace jeszcze w tym roku. Zadanie będzie realizowane pod nazwą Modernizacja płyty boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą Stadionu Miejskiego w Tarnobrzegu. Miasto pozyskało tu wynoszące prawie 2 miliony złotych dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Na czym będzie polegała realizacja inwestycji? No tutaj przede wszystkim chodzi o budowę podkładu, prawda, nowego odwodnienia, nawodnienia, no i przede wszystkim wymiany murawy po to, żeby spełniała już najnowsze standardy. Trzeba pamiętać o tym, że w przyszłym roku mamy mistrzostwa dla lat 19 kobiet, więc to jest też bardzo, bardzo ważne. No i oczywiście ten standard murawy będzie na najwyższym poziomie, to też oczywiście dla naszych piłkarzy, dla naszego zespołu jest bardzo istotne. Mistrzostwa Europy Kobiet w piłce nożnej sprawiły, że pojawiła się szansa na wykonanie tej inwestycji. Problemy występowały od lat, bo po ulewach boisko nie nadawało się do użytku. W poprzednim sezonie w sierpniu nie odbył się mecz z Sokołem Sieniawa, a w tym sezonie były problemy w trakcie sierpniowego starcia z Podhalem Nowy Targ. Nasza murawa już wymaga renowacji, nie ukrywam, że dzisiaj cała infrastruktura nie funkcjonuje w sposób należyty. Mamy problem z drenażem, z nawodnieniem. To, że dzisiaj tę inwestycję przeprowadzimy, to będzie bardzo duży argument na przyszłość. Myślę, że w przyszłości będziemy tutaj generalnie mieli płytę boiska, tak? Bo generalnie sama murawa jest tylko elementem, która generalnie będzie stanowiła taki wariant, który będzie na najwyższym poziomie. Ta murawa będzie na wiosnę na pewno na bardzo wysokim poziomie i myślę, że od pierwszej kolejki będzie służyła klubowi. Inwestycja sprawia, że od połowy października piłkarze Siarki Tarnobrzeg nie będą mogli rozgrywać tu meczów ligowych i pucharowych. W klubie zastanawiano się nad znalezieniem obiektu zastępczego, którym mógłby być chociażby stadion w Sandomierzu. Wybrano jednak rozwiązanie, które jest bardziej korzystne pod kątem ekonomicznym. Te trzy mecze, które mieliśmy grać w roli gospodarza, musimy grać na wyjeździe i najbliższy mecz z Starym Strachowice gramy na wyjeździe, później z Wisłą Dębica, no i ostatni mecz wyjazdowy z Wisłą 2 Kraków. Zobaczymy, jak teraz siarka sobie poradzi na wyjazdach. Mamy praktycznie wszystkie zgody, także tutaj generalnie na tą chwilę temat meczów wyjazdowych jest zamknięty. Pozostaje tylko i wyłącznie temat Czarnych Połaniec, który awansem gramy w 23 listopada w Tarnobrzegu i nad tym meczem jeszcze będziemy się zastanawiać. Dla klubu to sytuacja mało komfortowa i dość trudna. Realizacja inwestycji cały czas była opóźniana, a wedle zapowiedzi poprzednich władz miasta przebudowa płyty boiska miała być wykonana w przerwie między sezonami. Dlaczego tak się nie stało? Ten projekt troszkę przeleżał, oczywiście później wiele konsultacji, ponieważ no nie będę ukrywał, że sam projekt był przewymiarowany i nie byłoby nas stać na realizację tego, co było w bezpośrednim, czy jakby w tej wersji początkowej. Wypracowaliśmy wspólne porozumienie z klubem Siarka, przede wszystkim z Mosirem, no i oczywiście klubem Siarka i w tej chwili realizujemy zadanie optymalnie do środków, które posiadamy i potrzeb, które posiadamy. Był projekt korygowany w stosunku do tego wstępnego, który był przedstawiony. Na Stadion Miejski Siarka Tarnobrzeg wróci na wiosnę i w ramach rundy wiosennej rozegra więcej meczów na własnym boisku. W związku z tym, że drużyna rozegra jesienią 3 mecze mniej u siebie, władze klubu mają ważne informacje dla osób, które zakupiły karnety. Ta grupa kibiców ma do wyboru dwie opcje. Te ostatnie 3 kolejki albo staną zrekompensowane w postaci dopisania ich do karnetów wiosennych sezonu 2024-2025, czyli generalnie nic na tym nie stracą, lub ci kibice, którzy nie są pewni, że będą w stanie przyjść na wiosnę na mecze Siarki, to te 3 kolejki ostatnie zostaną im zwrócone w ramach tych karnetów. I to myślę, że to są takie dwie opcje, które założyliśmy i w najbliższym czasie będziemy je realizować. Także każdy kibic, który wsparł Siarkę, kupił karnet, na pewno na tym nie straci.